Pani Kasiu, bardzo miło mi Panią widzieć, bo no rzadko jest Pani gościem takich wydarzeń, mimo 30 lat na scenie, to jednak bardziej scena niż show biznesowe klimaty, więc co trzeba było zrobić, by przekonać Panią, by być gościem dzisiejszego wieczoru? Troszeczkę nieprawda, bo na pokazach Maćka akurat pojawiam się, może nieregularnie, nie zawsze. Jednak osoba Maćka. Często, tak. Przyjaźnimy się od wielu lat. Maciek wielokrotnie ubierał mnie na moje ważne wydarzenia koncertowe. Także jestem za to mu bardzo wdzięczna. I jak mam okazję i jestem w Warszawie, to jestem na jego zawołanie. Mówiąc o Maćku, czy to jest tak, że artystka, kiedy jest ubierana przez projektanta, przez Maćka, ufa mu w 100%? Czy pani jednak dokładnie po tylu latach wie, w czym jest dobrze, a czego lepiej unikać? Znaczy, na pewno Maciek ma swoją wrażliwość i swoją koncepcję i swoją... lubi kobiecość. Ja z kolei jestem trochę bardziej chłopczycą. Bardziej wolę garnitury niż sukienki, aczkolwiek parę razy Maćkowi udało się założyć na mnie sukienkę. Natomiast tak jak podkreślam, Maciek jest osobą bardzo wrażliwą i bardzo zdolną i jestem otwarta na jego sugestie, natomiast decyzję końcową podejmuję zawsze ja. Przejdę do rzeczy zawodowych. Gdybyśmy mogli powiedzieć tym, którzy chcieliby przyjść na koncert, chcieliby usłyszeć muzyki, w jakim momencie muzycznym jest Pani dzisiaj? Oj, właśnie skończyliśmy, można tak powiedzieć, odgrywać wszystkie koncerty, które były poprzekładane z racji pandemii. Nazbierało się tego trochę, także jeździliśmy po całej Polsce z koncertami MTV Unplugged. Teraz w najbliższą niedzielę gram właśnie ostatni, później krótkie wakacje i zabieram się za płytę. Bo płyta to jest chyba taki projekt, który wymaga zdecydowanie więcej czasu niż wielu osobom może się wydawać. Czy to są takie miesiące, w których zamykamy się w studiu, nie istnieje prawie dla nas świat zewnętrzny? Czy tak pracuje Kasia Kowalska nad płytą? Obecnie będzie to bardzo utrudnione, bo remontuję mój dom i żyję na remoncie i to jest rzeczywiście problematyczne. Jak każdy robił remont, to wie, czym to pachnie. Niemniej jednak, no wiadomo, że jest życie moje osobiste jeszcze do tego. Moje dwa piękne pudle, którymi się muszę zajmować, dwójka dzieci, ale muzyka zawsze dla mnie była takim kołem ratunkowym i ja nie wyobrażam sobie, żeby się od tego odciąć i zawsze na to znajdę czas i tak właśnie będzie, tuż zaraz po moim urlopiku. To na koniec zapytam o to wczoraj pytałem Panią Natalię Kukulską, czy gdyby dzisiaj córka chciała przyjść na taki event, to Pani powiedziałaby, chodź Ola, zapraszam Cię. Bardzo serdecznie zapraszam, ale ona zawsze mówi, że przyjdzie, a w ostatniej chwili mówi, że nie przyjdzie. Także nie wiem. To jest trochę tak jak ze mną, bo ja zawsze mówię, kurczę, jednak wolę stać w domu, a potem ktoś mądry mi mówi, korzystaj z takich okazji, poznawaj ludzi. Pani też ma takie podejście, że tak, dzisiaj właśnie poznałam, po raz pierwszy, mimo że tyle lat jesteśmy w branży, poznałam Sergiusza Osmańskiego i dla mnie to jest takie wow, taka ta, można powiedzieć, inne pokolenie, że tak powiem, ale zawsze jest miło być tutaj. Zresztą jest dużo fantastycznych osób i ja mówię tak, ja tak rzadko wychodzę, że dla mnie to jest wow. Yes.